Koresponduję z wielu więźniami z aresztów śledczych i zakładów karnych w całej Polsce. Przez 11 lat byłem wolontariuszem w duszpasterstwie więziennym w latach 90. do 2002 roku. I stąd się wzięły te liczne kontakty. Wysyłam pracę katolicką, dewocjonalia. Wielu więźniów prosi mnie o różańce. I przeczytałem fragment listu więźnia, który daje świadectwo wiary i miłości, modlitwy różańcowej, którą codziennie odmawia. Pisze: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i godny księże. Przesyłam serdeczne pozdrowienia, życząc dużo zdrowia, wielu Bożych łask, szczególnej opieki Matki Najświętszej. Chciałbym również z całego serca podziękować za list, obrazki, prasę katolicką i znaczki. Odmawiając codziennie modlitwę różańcową, coraz bardziej odkrywam jej piękno i coraz bardziej pociąga ona mnie ku sobie. Modląc się w różnych intencjach, zauważyłem, że Matka Boża nie zapomniała o mnie, a mianowicie, że daje mi wewnętrzny spokój, radość i daje odczuć swoją bliskość. Modlitwa ta sprawia, że czuję się dobrze, psychicznie. W modlitwie różańcowej odkryłem lekarstwo na wszystkie dolegliwości. Nawet gdy przychodzi cierpienie, to zdaje się być ono lżejsze, bo przeżywane razem z Matką Najświętszą. I przychodzi mi na myśl to, że Maryja nieraz w swoim życiu doświadczyła tajemnic bolesnych. Dlatego też zawsze dziękuję Bogu za każdy krzyż, który składa na moje ramiona, bo dzięki temu mogę być bliżej Chrystusa i Jego Matki. Modlitwa różańcowa sprawia, że mój stan zdrowia uległ poprawie. Cóż więcej potrzeba człowiekowi do szczęścia? Mnie osobiście nic. Oprócz tego, że chcę być zawsze przy Bogu i Jego Matce, nawet wtedy, gdy z woli Bożej przyjdzie mi przeżywać tajemnice bolesne różańca świętego. Być blisko Chrystusa i Maryi to jest moje prawdziwe szczęście i nadzieja wiecznego zbawienia. Ale są i chwile, w których muszę zmagać się z pokusami. Szatan chce i próbuje na różne sposoby odciągnąć mnie od modlitwy, ale i też od uczestnictwa we mszy świętej, czy od przyjmowania sakramentów świętych. A no to pozwolić sobie nie mogę, by sam siebie pozbawić spotkania z Chrystusem w Eucharystii czy w sakramencie pokuty. Pozbawić swoją duszę kontaktu z Panem Jezusem to tak, jakby ciało pozbawić pokarmu. Finał takiego postępowania jest wiadomy. Dlatego trzymam się kurczowo Matki Najświętszej, by uciekając się pod jej obronę, być choćby pod nóżki mi stóp. I tak jak to pytanie w Twoim artykule, czcigodny księże, przychodzisz do nas Maryjo, to jest tytuł artykułu, który napisałem do Gazety Warszawskiej, do Warszawskiej Gazety, komu ludzie dają pierwszeństwo, sobie czy Bogu? I odpowiedź moja może być tylko jedna, Bóg i Maryja na pierwszym miejscu. Wtedy wszystko inne będzie na właściwym miejscu, bo u Boga wszystko jest możliwe. Pozdrawiam z pamięcią o modlitwie. Jacek, więzień. No i takich świadectw zostaje więcej z różnych stron. Świadczą one o duchowej przemianie, o wierze, o duchu dobrym, który działa, gdy ktoś się modli, gdy ktoś zwraca się ku Bogu. Także dziękuję za to i za inne świadectwa i one mnie jakoś pocieszają i umacniają na tej drodze, którą wskazuje mi Pan Jezus.
Amen.